Tymi słowami witał się biskup Stanisław ze swoim ludem 37 lat temu. Przekraczając progi bazyliki katedralnej, z największą czcią pochylam się przed nadprzyrodzoną rzeczywistością, jaką stanowi diecezja częstochowska. Ze wzruszeniem oddaję hołd pierwszemu jej biskupowi Teodorowi Kubinie, który dał mocne podwaliny pod budowę kościoła częstochowskiego. Jego dzieło podjął biskup Zdzisław Goliński, który przeprowadził kościół częstochowski bezpiecznie w niezwykle trudnym okresie historii. Z przejęciem klękam przy grobie mego bezpośredniego poprzednika, biskupa Stefana Barełę. Niech Bóg da mu udział w chwale świętych za poświęcenie dla swojej diecezji. Zostawił on swemu następcy kościół w dynamizmie apostolskim, dobrze zorganizowany w dekanaty i regiony duszpasterskie, bogaty w budujące się kościoły i kaplice, rozpoczętą budowę seminarium, a przede wszystkim przygotował lud szukający Boga, rozmodlony i otwarty na Jego łaskę. Dziś także w tej katedrze wypełnia się biskupie posługiwanie arcybiskupa Stanisława Nowaka. W ciszy i w skupieniu przygotujmy się na przeżycie dzisiejszej uroczystości. Powstańmy. Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Połączone chóry Basilica Cantans Domine Jezu podejmują śpiew. Requiem Aeternam, Dona Eis Domine,
et lux perpetua luceat eis, podejmujemy wspólnie żałobny śpiew. I Syna, i Ducha Świętego. Trzecią niedzielę Adwentu, kiedy w Kościele rozbrzmiewa wołanie Gaudete, radujcie się. Bóg powołał do siebie wiernego sługę świętej pamięci księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. W ostatnich miesiącach z wielką godnością i dostojeństwem eklezjalnym dźwigał swój krzyż, który dołącza do tej drogi, jaką wszystkich ludzi prowadzi Jezus Chrystus, jedyny Odkupiciel człowieka i świata. To On sam jedyny i wieczny kapłan pozwolił swemu gorliwemu słudze dopełnić cierpieniem piękno ofiarnego kapłaństwa, kiedy przy Jego łóżku ksiądz biskup Andrzej sprawował Eucharystię, podczas której ksiądz arcybiskup Stanisław przeszedł z życia do życia. Wchodząc dzisiaj w tę tajemnicę światła, jaką jest Eucharystia, pragniemy połączyć w niej to wszystko, co składa się na Jego życie i pasterskie posługiwanie. Dlatego w imieniu własnym księży biskupów Andrzeja i Antoniego, prezbiterium częstochowskiego, osób życia konsekrowanego i całego ludu Bożego, archidiecezji,
pragnę serdecznie powitać współbraci w posłudze apostolskiej na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, którego prosimy o przewodniczenie tej Eucharystii i wygłoszenie Słowa Bożego. Serdecznie witam i dziękuję za obecność i świadectwo solidarnej modlitwy czcigodnym księżom kardynałom, księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, księdzu kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, księdzu arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi, prymasowi Polski, księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, księdzu arcybiskupowi Wiktorowi Stworcowi, księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, księdzu arcybiskupowi Grzegorzu Rysiowi, księdzu arcybiskupowi Józefu Gustku. Bardzo serdecznie witam i dziękuję księżom biskupom, księdzu biskupowi Janowi Wątrobie, księdzu biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi, księdzu biskupowi Kazimierzu Gurdzie, księdzu biskupowi Andrzejowi Dziubie, księdzu biskupowi Leszkowi Leszkiewiczowi, księdzu biskupowi Łukaszowi Buzunowi, księdzu biskupowi Henrykowi Tomasiku, księdzu biskupowi Pawłowi Sosze, księdzu biskupowi Edwardowi Białogoskiemu i księdzu biskupowi Kazimierzu Górnemu. Kościół powszechny i Kościół w Polsce, krocząc drogami synodalności, w tajemnicy wspólnoty, współuczestnictwa i misji. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam i witam wszystkich współbraci w Chrystusowym Kapłaństwie, archidiecezji częstochowskiej, ojców i braci i siostry osoby życia konsekrowanego na czele z ojcem generałem Paulinów oraz z różnych stron naszej ojczyzny i spoza jej granic. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam, dziękując za obecność przedstawicielom najwyższych władz państwowych w różnych wymiarach służby, również wojewódzkiej i samorządowej, zatroskanym o dobro wspólne i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Witam bardzo serdecznie zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Piotra Ćwika, panią Jolantę Chłodzińską ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z panią Sylwię Bednarską, również z Urzędu Wojewódzkiego Inspektora Wojewódzkiego Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Witam bardzo serdecznie środowiska akademickie naszego miasta. Bardzo serdecznie witam zastępcę prezydenta miasta Częstochowy, pana Ryszarda Stefaniaka. Bardzo serdecznie witam i dziękuję już za służbę komendantowi milicji miejskiej w Częstochowie Dariuszowi Atłasikowi za zabezpieczenie dróg naszej pożegnalnej formy modlitwy przez ulice miasta. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie służby mundurowe, poczty sztandarowe reprezentujące różne środowiska i parafii posługi księdza arcybiskupa. Już teraz wdzięcznością ogarniam współpracowników w prawdzie, świat środków społecznego komunikowania poprzez tygodnik Katolicki Niedziela, Telewizję Niedziela, Katolickie Radio Fiat, telewizji lokalnej i sieci internetowej. Witam i gorącą modlitwą ogarniam wszystkich uczestników tej Eucharystii i uroczystości pogrzebowych. Bardzo proszę księdza biskupa Andrzeja o odczytanie telegramu, który nadesłano nam z rąk pasterza najwyższego w Kościele, ojca świętego Franciszka. Powstańmy. Jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Otrzymawszy wiadomość o śmierci jego ekscelencji Stanisława Nowaka, arcybiskupa seniora archidiecezji częstochowskiej, ojciec święty uczestniczy duchowo w żałobie, która przenika całą wspólnotę Kościoła. Wspominając jego gorliwą posługę, którą pełnił jako pasterz tej archidiecezji,
wznosi za jego duszę żarliwą modlitwę, zawierzając go przemożnemu wstawiennictwu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. Jego świętobliwość wyprasza świętej pamięci zmarłemu arcybiskupowi wieczną nagrodę przyrzeczoną wiernym sługom Ewangelii i z serca udziela rodzinie i bliskim nieodżałowanego księdza arcybiskupa apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również waszą ekscelencję, biskupów, kapłanów i obecnych wiernych. Łączę moje osobiste wyrazy współczucia i moją modlitwę. Watykan, 17 grudnia 2021 roku, Pietro kardynał Parolin, sekretarz stanu. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chór podejmuje śpiew. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup, któremu powierzyłeś troskę o Kościół, wszedł do radości swojego mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy i z wiarą przyjmijmy Słowo Boże. Czytanie z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany.
a żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i o świętych jego staranie. Oto Słowo Boże. Pasterze, nie brak mi niczego.
błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Jezus powiedział do Żydów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie po śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy, pasterskie słowo wygłosi do nas przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, w gronie diecezjan,
arcybiskupa, kardynałów, biskupów, kapłanów oraz osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, stajemy dzisiaj przy ołtarzu pańskim, aby podziękować za życie świętej pamięci księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, trzeciego z rzędu biskupa częstochowskiego, człowieka bez reszty oddanego Kościołowi i Ojczyźnie, którego życie splotło się z losami wielu z nas, ubogacając nas jego ewangelijną dojrzałością. W takim kontekście chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach, mianowicie o pytanie, jakie niesie ze sobą życie i śmierć księdza arcybiskupa Stanisława i o naszą na to pytanie odpowiedź. Pierwsza kwestia to jest życie księdza arcybiskupa. Urodził się on dnia 11 lipca 1935 roku w Jeziorzanach. Urodził się u stóp eremickich klasztorów, kamedułów na Bielanach i tynieckich benedyktynów. Od dziecka kochał też bardzo Kalwarię zebrzydowską. Mówił, żyliśmy Kalwarią. Bardzo drogie były dla mnie modlitwy maryjne, bardzo kocham różaniec. Należałem nawet do róży dziecięcej i byłem jej zelatorem. Po maturze uzyskanej w drugim liceum ogólnokształcącym imienia króla Jana III Sobieskiego w Krakowie formował się w latach 1953-58 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W tym samym czasie odbywał też studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po usunięciu tegoż wydziału ze struktur Uniwersytetu na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Eugeniusza Baziaka, arcybiskupa metropolity lwowskiego i administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej w bazylice archikatedralnej świętego Stanisława i świętego Wacława na Wawelu dnia 22 czerwca 1958 roku. Jako motto swojej posługi kapłańskiej obrał słowa świętego Pawła: miłość Chrystusa przyciska nas. Świadomie mówił, wybrałem słowa miłość Chrystusa przyciska nas, które w nowszym tłumaczeniu brzmią przynagla nas, ponieważ bardziej kochałem dawniejsze tłumaczenie. Miłość Chrystusa jest tak wspaniała i wielka, że przyciska nas do serca Jezusowego. Mówiąc o tajemnicy kapłaństwa, powtarzał, kapłaństwo musi być radykalne. Musi być kapłaństwem do końca. Trzeba być szczęśliwym, że się jest kapłanem, nawet gdyby bolało. Mam być szczęśliwy, że pracuję dla ludzi. Trzeba dać się złamać, a nie bać się łamania w duchu słów benedixit, fregit, dedique, czyli błogosławił, łamał i dawał. Pracował duszpasterska jako wikariusz najpierw w parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Choczni koło Wadowic, a następnie w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu, a potem kierował ekspozyturą parafialną w Rogoźniku Podhalańskim. Dalej kontynuował studia licencjackie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a potem specjalistyczne studia w zakresie teologii życia wewnętrznego odbył w Instytucie Katolickim w Paryżu w latach 1967-71, kończąc je doktoratem na podstawie dysertacji Koncepcja kapłaństwa w szkole francuskiej w pierwszej połowie XVIII wieku. W latach 1963-67 był drugim, a po powrocie z Paryża
był pierwszym ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W 1971 podjął też wykłady z teologii ascetycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. A w latach 1971-84 pełnił funkcję kierownika tamtejszego Studium Teologii Życia Wewnętrznego oraz Urząd Rektora Krakowskiego Seminarium. W 1979 otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości, a w 1982 został ustanowiony kanonikiem gremialnym kapituły archikatedralnej w Krakowie. Wszedł też w skład Rady Kapłańskiej. Dnia 8 września 1984 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji częstochowskiej. Prekonizacja miała miejsce 26 października 1984, a święcenia biskupie w Bazylice Katedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie dnia 25 listopada tegoż roku. Święceń biskupich udzielił mu kardynał Józef Glemp, prymas Polski, w towarzystwie kardynała Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego oraz biskupa Juliana Groblickiego. Jako swoją dewizę biskupią biskup Stanisław przyjął słowa Juxta crucem tecum stare. Chcę pod krzyżem stać przy Tobie. Dnia 26 listopada 1984 objął kanonicznie diecezję, a 8 grudnia tegoż roku odbył ingres do częstochowskiej tutejszej katedry. W roku 1985 został też przyjęty do konfraterni zakonu Paulinów. Ponadto w 1992 pełnił funkcję administratora diecezji sosnowieckiej. W związku z reorganizacją podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce i utworzeniem metropolii częstochowskiej dnia 25 marca 1992 został ustanowiony arcybiskupem metropolitą częstochowskim, otrzymując w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie paliusz metropolitalny dnia 29 czerwca 1992 roku. W czasie sprawowania swojego urzędu biskupa diecezji częstochowskiej doprowadził do końca pracę II Synodu Częstochowskiego. W roku 1989 otworzył Dom Samotnej Matki i Dziecka w Szarkach Mieście. W 1990 została zapoczątkowana działalność Caritas diecezji częstochowskiej i w tymże roku ustanowił diecezjalny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W 1991 przeniósł częstochowskie Wyższe Seminarium Duchowne z Krakowa do Częstochowy. W tym samym roku przeprowadził pierwszy diecezjalny kongres trzeźwości. W 1992 utworzył pierwszą w Polsce katolicką rozgłośnię radiową Radio Fiat. Podzielił teren archidiecezji na 4 regiony duszpasterskie: częstochowski, radomszczański, wieluński i zawierciański. I powołał kolegialską kapitułę zawierciańsko-żarecką. W 1993 utworzył archidiecezjalne kolegium teologiczne, a w 1996 erygował akcję katolicką archidiecezji częstochowskiej. W 1998 otworzył Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej imienia biskupa Teodora Kubiny, a w roku 2000 konsekrował biskupa pomocniczego częstochowskiego Jana Wątrobę. Był zresztą współkonsekratorem podczas 11 sakr biskupich. W tym samym roku powołał do życia studium duchowości chrześcijańskiej i studium katolickiej nauki społecznej.
tymże roku elegował kolegiacką kapitułę radomszczańską. W 2002 powołał arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych Archidiecezji Częstochowskiej, a w 2004 ustanowił pierwszą w Polsce personalną parafię akademicką. W 2005 przeprowadził 8. Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny. W sumie zaś erygował 90 nowych parafii. W diecezji propagował kulty Eucharystii, pasyjny i maryjny, a przepowiadał na te tematy z niezwykłą hojnością słowa, od czego tylko przez maleńką chwilę udało się go odwieść. Czterokrotnie gościł papieża świętego Jana Pawła II w diecezji i raz papieża Benedykta. Będąc pasterzem archidiecezji częstochowskiej, mówił: zawsze starałem się naśladować Jana Pawła II. Byłem zapatrzony w duchowość papieża. Imponował mi swoją wiarą, pobożnością i wielkim umiłowaniem męki Pana Jezusa. On sam bowiem był człowiekiem zakochanym w krzyżu Chrystusa. Bardzo często odprawiał drogę krzyżową i czynił to nie tylko na Jasnej Górze, ale również na kalwariach archidiecezji. Bardzo często udawał się na kalwarię na Przeprośnej Górce przy sanktuarium świętego Ojca Pio, czy też na kalwarię do Praszki i Wąsosza. Osobiście wspominam go jako człowieka bez reszty oddanego Maryi. Nieustannie towarzyszył początkom i zakończeniom peregrynacji obrazu jasnogórskiego w naszej ojczyźnie. Był niezwykle wierny Matce Bożej Jasnogórskiej i mimo trudności związanych z coraz słabszym stanem zdrowia, nieustannie pielgrzymował na Jasną Górę. W ramach pracy Episkopatu Polski był w latach 1989-1996 przewodniczącym Komisji Maryjnej. Ponadto został przewodniczącym Zespołu do Spraw Sanktuariów i Zespołu do Spraw Kontaktu z Konferencją Episkopatu Francji oraz wiceprzewodniczącym Komisji do Seminariów Duchownych. Wszedł też w skład Komisji do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji do Spraw Duchowieństwa i Komisji do Spraw Powołań Duchownych. Został delegatem do spraw egzorcystów w Polsce. Przewodniczył też Komisji Mieszanej Biskupów i Wyższych Przełożonych Zakonnych. W 1990 i 1994 brał udział w synodach biskupów w Rzymie, a w latach 1994-2001 był stałym współpracownikiem sekretariatu Synodu Biskupów. Dnia 24 czerwca 2004 papież Jan Paweł II ustanowił go wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Niepokalanej. Po ukończeniu 75 lat, czyli w lipcu 2010, złożył rezygnację z urzędu, a papież rozpatrzył ją formą nunc pro tunc, prosząc metropolitę o kontynuowanie posługi do końca 2011 roku. Papież Benedykt XVI przyjął 29 grudnia 2011 jego rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity częstochowskiego i mianował jego następcę, arcybiskupa Wacława Depo. W opublikowanych z racji 60. rocznicy swoich święceń kapłańskich wspomnieniach zatytułowanych Juxta Crucem Tecum Stary arcybiskup Stanisław pisze: idę na sąd Boży w duchu oblubieńczości. Wyrażam to przez dar modlitwy, kontemplacji, cierpienia, które ofiaruję za diecezję. I tak w dniu 12 grudnia o godzinie 7:45 w 86 roku życia i 63 roku kapłaństwa i 37 roku biskupstwa
podczas mszy świętej sprawowanej przy jego łóżku odszedł po nagrodę do Pana, pozostając w naszej pamięci jako dobry i świątobliwy kapłan. Jego życie i śmierć stanowią niewątpliwie pytanie skierowane do żyjących. I to jest właśnie druga kwestia. Jakiej lekcji udziela nam ofiarne i owocne życie i śmierć arcybiskupa Stanisława, o której mawiał, to tylko przejście z życia do życia, z życia, które nazywamy doczesnym, do życia wiecznego. Zwięzłą odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w księdze Koheleta, bo człowiekowi, który Bogu jest miły, daje on mądrość i wiedzę i radość. Jego życie było pełne mądrości, wiedzy i radości i przypomina nam ono jednocześnie pełną melancholii wizję księgi Koheleta dotyczącą końca naszych własnych dni. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się głos ptaka i wszystkie śpiewy przemilkną. Odczuwać się będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie i ociężałą stanie się szarańcza i pękać będą kapary, bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicach płaczki. Zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban się rozmienie u źródła i w studnie kołodwrót złamany wpadnie i wróci się proch do ziemi, tak jak nią było, a duch powróci do Pana. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy i chmury powrócą po deszczu. Jeśli odniesiemy te słowa do indywidualnej pełni czasu każdego z nas, to oznaczają one koniec tego życia. Słońce i księżyc, gwiazdy, chmury i deszcze ustaną dla tego, kto umiera. Ten poemat interpretowany w kluczu alegorycznym dopatruje się w nim ogólnego obrazu starzenia się i śmierci człowieka. Święty Hieronim zaś w stróżach domu żebra człowieka, które otaczają jego wnętrzności i strzegą jego brzucha. Za silnych mężów uważa golenie. Mielące kobiety to zęby, które przekazują żołądkowi zmielony pokarm i ścierają się bądź wypadają. Patrzące w oknach to oczy, których bystrość mętnieje z wiekiem, a wzrok ogarniają ciemności. Drzwi na ulicę to schorowane stopy starca, który wciąż siedzi i nie może już się poruszać. Łoskot młyna, który przycichnie, to bicie serca. Podniesie się do głos ptaka, czyli wystarczy cichy dźwięk, żeby starzec zbudził się w środku nocy, by rozbudzony nie przewracał się wciąż z boku na bok. Drzewo migdałowe, które rozkwita wcześniej niż przed innymi drzewami ze śnieżną bielą swoich kwiatów,
to siwiejące włosy starego człowieka. Ociężała szarańcza to ociężałość i powolność starzejących się osób. I pękać będą kapary, które kiedyś pobudzały pragnienie i pożądanie, a dzisiaj już człowieka nie stymulują. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. Starzejący się człowiek boi się wszelkiej drogi pod górę, która pozbawia go tchu, a nawet na płaskim terenie lęka się fałszywego kroku. Kręcić się już będą po ulicy płaczki w żałobnych szatach z potarganymi włosami, śpiewając pieśni żałobne, a człowiek się rozpadnie. Wówczas odprawią nabożeństwo żałobne i złożą go do grobu, do domu jego wieczności. Zanim się zerwie srebrny sznur, czyli przerwie się tchnienie naszego ziemskiego życia, zanim się stłucze czara złota, czyli duch, który powróci tam, skąd przybył, zanim zaistniał, dzban się rozbije u źródła, to jest strumyk życia, cofnie się do swojego źródła, czyli do Boga. Zanim w studnie kołowrót złamany wpadnie, czyli zostanie przewrany bieg naszego doczesnego życia, a człowiek trafi do grobu i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który ją dał, w postaci oddechu życia uleci do Stwórcy. Myśl o zbliżającej się śmierci uczy każdego z nas bez strachu przeżywać własną skończoność i nasze ograniczenia. Prawdziwy błąd i grzech naszego istnienia polega w istocie na nieprzyjmowaniu do wiadomości naszej skończoności i naszych ograniczeń naszego istnienia, na rozpaczaniu, że nie udaje się nam być jak bogowie, na rujnowaniu naszego życia, na niekończące się nigdy strach przed śmiercią. Tymczasem człowiek, uznając się i akceptując w obliczu Boga za stworzenie skończone i śmiertelne, uzyskuje wolność cieszenia się życiem jako darem Stwórcy. A skoro nasze życie prowadzi ostatecznie do tego, by nasz proch powrócił do ziemi, a dusza powróciła tam, skąd pochodzi, byłoby wielką marnością trudzić się nad tym świecie, a nie zdobyć niczego, co służyłoby życiu przyszłemu. To zdroworozsądkowe myślenie bardzo jest nam potrzebne w dzisiejszym czasie. I na koniec słowa poety. Nie ma umarłych, tylko ci, którzy odeszli. Można odejść i wciąż być blisko. Umieranie jest największym czynem człowieka. To zadanie do wykonania. Trzeba się na nie przygotować. Bo być spokojnym w momencie śmierci nie należy żyć tylko dla siebie. Do nieba wiedzie tylko miłość. Amen. Pan Jezus, przez Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, który przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie, błagajmy Boga o zbawienie żywych i umarłych w dniu powrotu naszego brata, arcybiskupa Stanisława, do domu Ojca Niebieskiego. Módlmy się za papieża Franciszka, za przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, za naszego arcybiskupa metropolitę Wacława, biskupów, presbiterów i diakonów,
aby ukazywali światu, że powołaniem wszystkich wierzących jest życie wieczne. Christe exaudinos. Za zmarłego arcybiskupa Stanisława, który włączony do kolegium biskupów spełnią posłannictwo samego Chrystusa, aby dzięki jego ofierze krzyżowej uobecnianej na ołtarzu mógł wejść do Królestwa Bożego i cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz. Christe exaudinos. Za rodzinę zmarłego arcybiskupa Stanisława oraz wszystkich pogrążonych w żałobie, aby Bóg udzielił im pocieszenia, które otwiera nadzieję nowego życia w niebie. Christe exaudino. O dar pokoju dla wszystkich narodów dotkniętych wojnami i nienawiścią. Niech Boży pokój napełnia nasze wspólnoty i rodziny oraz każde ludzkie serce doświadczone samotnością i cierpieniem. Christe exaudino. Powołania kapłańskie, misyjne i do życia konsekrowanego, aby nie brakowało ludzi odważnych, wrażliwych i dobrych, którzy pójdą za głosem Pana, by głosić Ewangelię Chrystusa całemu światu oraz o wierność i utwierdzenie w powołaniu tych, którzy poszli za Chrystusem, aby świadczyli wobec ludzi o świętości Kościoła. Christe exaudinos. Módlmy się za nas tutaj obecnych, wyznających wiarę w życie wieczne, abyśmy wytrwali w wierności Jezusowi aż do śmierci i okazali się godnymi zamieszkania w domu Ojca. Christe exaudino. Bądź uwielbiony, Panie, wiekuisty pasterzu i rządco całego świata. Wysłuchaj modlitwy swojego ludu i przyjmij zmarłego arcybiskupa Stanisława do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy. Tak wołał czwarty pasterz częstochowski do swoich diecezjan. Bez chleba nie ma życia. Ale chleb, który pozwala nam żyć, nie zabezpiecza nas od śmierci.
Nasze stoły nie mogą nas uwolnić od grobu. Tylko chleb eucharystyczny daje posilenie, które ratuje od śmierci. Z wiarą więc przystępujemy do stołu łaski. Chór Domine Jezu rozpoczyna śpiew. Bożego miłosierdzia w pieśni nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz. Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Powstańmy. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz. Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Nie zaufam Tobie od dziecięcych lat. Nie zaufam Tobie, choćby niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz,
i całego Kościoła Świętego. Boże nieskończenie dobry, Twój sługa, nasz biskup Stanisław, za swojego życia ziemskiego składał Tobie eucharystyczną ofiarę na zbawienie wiernych. Pokornie błagamy, aby ta ofiara wyjednała mu Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest zbawieniem świata, On jest życiem ludzi, On jest zmartwychwstaniem umarłych. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich. Razem z nimi wołając. Dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa według Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, arcybiskupem Wacławem, biskupem Częstochowskim oraz wszystkimi biskupami tutaj obecnymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze arcybiskupie Stanisławie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Sprawa, by ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Do Komunii Świętej przystępujemy w następującym porządku. Księża biskupi przyjmują postać eucharystyczną od wewnętrznej strony ołtarza głównego. Księża, którzy znajdują się w nawie głównej, od zewnętrznej strony ołtarza głównego. Księża w transepcie, odpowiednio przy ołtarzach bocznych. Rodzina świętej pamięci księdza arcybiskupa Stanisława przyjmie komunię świętą tutaj, w nawie głównej, z przodu. Pozostali wierni przyjmą komunię świętą w nawach bocznych oraz od połowy nawy głównej. Chór Domine Jezu podejmuje śpiew. Come
Śpiewajmy teraz pieśń zaczerpniętą z antyfony na komunie liturgii pogrzebowej. Racz wiekuiste dać odpoczywanie duszom umarłych, najłaskawszy Panie. Jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
chcę pod krzyżem stać przy Tobie. Umiłowany Kościele Częstochowski, który dzisiaj z woli Bożej poślubiam w wiecznej miłości, biorąc na palec pierścień zaślubiony z krzyżem i znakiem Maryi. Chcę być Ci wiernym do końca. Tak mi dopomóż Bóg i Najświętsza Maryjo Panno, co jasnej bronisz Częstochowy. Tak pisał biskup Stanisław u progu swojej posługi. Dziś dziękując Bogu za dar Jego życia i posługi, odśpiewajmy uroczyste, dziękczynne Magnifikat. Śpiewamy na przemian z chórem Bazylika Cantans. Powstańmy. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego. Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Chór. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Szczerze wszystkie narody, co ciebie poszedł, odtąd błogosławioną wiele syny. Bo wielkimi darami uczczona od tego, którego moc przeciwna święte imię Jego. Którzy się Pana boją, szczerzy i wierni. Bo z nimi miłosierny zdolność. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. Wyniósł ich z Bożym stronu, z niczym nie biegną. Wywyższył jedności w pokorę. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, bogaczów z torbą puścił i nędz nie rozproszył. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie. Teraz na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Módlmy się.
Boże nasz Ojcze, okaż miłosierdzie swojemu słudze naszemu biskupowi Stanisławowi, który pokładał nadzieję w Chrystusie i głosił Jego Ewangelię. Przez tę ofiarę daj mu udział w chwale Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Zachowujemy postawę stojącą. Teraz nastąpi odczytanie listu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowanego do uczestników uroczystości pogrzebowych księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. List odczyta zastępca szefa kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan Piotr Ćwik. Proszę pana ministra o wystąpienie. Uczestnicy uroczystości pogrzebowych księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, ekscelencje księża arcybiskupi i biskupi, czcigodni kapłani i przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, szanowni państwo. Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci jego ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, biskupa seniora archidiecezji częstochowskiej. Ksiądz arcybiskup był człowiekiem wyjątkowym, wychowankiem księdza profesora, a potem kardynała Karola Wojtyły, przez wiele lat związanym z Krakowem. Przede wszystkim jednak był arcybiskupem metropolitą częstochowskim, pasterzem kościoła częstochowskiego i gospodarzem duchowej stolicy Polski, Jasnej Góry. Kierował archidiecezją w trudnym czasie, u schyłku komunizmu i w latach transformacji ustrojowej, gdy opieka duszpasterska, mądrość i społeczna wrażliwość były szczególnie cenne i potrzebne. Jako niestrudzony orędownik ludzi pracy, ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak otaczał swoją troską zwalnianych z pracy robotników, pracowników zagrożonej likwidacją huty Częstochowa, ubogich i bezdomnych oraz wszystkich potrzebujących pomocy. Był też wiernym przyjacielem młodzieży. Moje pokolenie ma wciąż w żywej pamięci 6 Światowe Dni Młodzieży pod przewodnictwem świętego Jana Pawła II w 1991 roku, a także inne wydarzenia, których organizatorem był ksiądz arcybiskup. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak był człowiekiem niezwykle skromnym, wyważonym, z wielkim szacunkiem odnoszącym się do innych. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pragnę wyrazić wdzięczność opatrzności za posługę duszpasterską księdza arcybiskupa, za jego działalność społeczną i świadectwo życia według ideałów Ewangelii, z nut patriotycznych i dobrze pojętego chrześcijańskiego humanizmu. W uznaniu licznych zasług postanowiłem nadać pośmiertnie księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Dziękując za wszystko, czego świętej pamięci ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak dokonał w ciągu swojego życia, jednoczę się w modlitwie z kapłanami oraz wiernymi archidiecezji częstochowskiej, którzy żegnają dzisiaj swojego duszpasterza. Rodzinie i bliskim zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Światłość wiekuista, niechaj mu świeci. Teraz nastąpi odczytanie postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o pośmiertnym uhonorowaniu zmarłego. Proszę panią Jolantę Hondzyńską, przedstawiciela Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, o poprowadzenie tej ceremonii. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej na rzecz środowisk akademickich i ludzi pracy
odznaczony został krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak. Order w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekaże na ręce Jego Ekscelencji arcybiskupa Wacława Depę, metropolity częstochowskiego, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Piotr Ćwik. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu. Usiądźmy. Teraz zostaną wygłoszone słowa pożegnania i podziękowania. Na zakończenie tej Eucharystii pragnę jeszcze raz wdzięcznym sercem ogarnąć w imieniu całej archidiecezji częstochowskiej wszystkich biskupów tworzących tę archidiecezję. Podziękować wszystkim za obecność, modlitwę i duchową jedność z racji odejścia do domu Ojca Świętej Pamięci arcybiskupa Stanisława Nowaka na czele ze współbraćmi w apostolskiej posłudze. Bardzo serdecznie dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za słowa wsparcia modlitewnego i błogosławieństwo, zwłaszcza, że w dniu wczorajszym również ogarniamy Jego osobę i posługę z racji 85. rocznicy Jego urodzin. Dziękuję księdzu kardynałowi Pietro Parolinowi oraz nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, Salvatore Penacchio, za ich solidarność w modlitwie i błogosławieństwo. Naszą wdzięczną modlitwę ogarniamy pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, dziękując za odznaczenie państwowe Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski poprzez posługę pana ministra. Dziękuję wszystkim przedstawicielom władz wojewódzkich i samorządowych. Przepraszam, że nie ogarniam wszystkich z imienia, ale każdego z serca pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, bractwom i wspólnotom. Jeszcze raz pragnę podziękować policji za służbę wzorcową na ulicach naszego miasta w czasie konduktu pogrzebowego. Bardzo serdecznie dziękuję wspólnotom seminaryjnym Wyższego i Niższego Seminarium Duchownego za ich ofiarną pomoc i współpracę. Na ręce księdza rektora, profesora Roberta Tyrały z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pragnę podziękować wszystkim środowiskom akademickim, te, które wychowały i uformowały w Krakowie poprzez seminarium i Uniwersytet Jagielloński naszego pasterza, arcybiskupa Stanisława, jak również środowiskom akademickim naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję wspólnocie parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny na czele z księdzem prałatem Włodzimierzem za ich pracę, zarówno kapłanom, jak i siostrom zakonnym. Dziękuję chórom Bazylika Cantans Domine Jezu, panom organistom za piękną służbę modlitewną w czasie tej uroczystości i służbie pogrzebowej, która zajmuje się sprawami związanymi z pochowaniem doczesnych szczątków księdza arcybiskupa. Jeszcze raz wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wszystkim uczestnikom dzisiejszej Eucharystii pożegnania. Z serca dziękuję i ogarniamy wdzięczną modlitwą.
Również jeszcze raz dziękuję mediom za ich przekaz prawdy i modlitwy. Proszę teraz o zabranie głosu pana doktora Ryszarda Stefaniaka, zastępcę prezydenta miasta Częstochowy. Najdostojniejsi kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani wszystkich wymiarów służby kościelnej, najdostojniejszy księży metropolito częstowski, ojcze naszego częstowskiego kościoła, zgromadzeni w tej katedrze. Żegnamy dziś odchodzącego do domu ojca świętej pamięci arcybiskupa seniora, księdza doktora Stanisława Nowaka. W imieniu władz samorządowych miasta Częstochowy, naszych obywateli, skłaniam nisko głowę i wypowiadam głośno dziękuję. Dziękuję za Twoją obecność w życiu kilku pokoleń Częstochowian, za Twoje pracowite życie, służbę Kościołowi i naszemu miastu. Dziękuję Ci również za Twoją maryjność, tę wielką miłość do Najświętszej Maryi Panny Częstowskiej, Królowej Korony Polski, naszej opoki w chwilach dobrych i złych, tej, która zawsze otacza Polskę macierzyńską opieką. Dziękuję Ci za tę miłość do Najświętszej Maryi Panny, która była w istocie najpiękniejszą miłością do najlepszej z matek, do Polski, do naszej ojczyzny. I dziś, gdy odchodzisz przedwcześnie, wierzymy my, zgromadzeni w tej świątyni, że dobry Bóg, będący naszym początkiem, dniem dzisiejszym, który zamyka księgę naszego ziemskiego życia, realizuje względem Ciebie, arcybiskupie seniorze, nieznany nam i niezrozumiały dla nas plan. Ale pocieszamy się, że daje ulgę naszemu smutkowi, wierząc, że umyje w swoje dłonie Twoją głowę, tuli ją do swej piersi i mówi: czas odpocząć, dobry człowieku i dobry kapłanie. Dziękuję Ci, że byłeś dobrym Polakiem, że w ludzkiej pamięci pozostaniesz zapamiętany jako wybitny kapłan, który dobrze zasłużył się naszemu miastu, naszemu kościołowi i naszej ojczyźnie. Spoczywaj w pokoju. O słowo pożegnania proszę teraz księdza Andrzeja Biernata, wieloletniego ojca duchownego pielgrzymki podlaskiej z diecezji siedleckiej. Dostojni księża biskupi, czcigodni kapłani, bracia i siostry, księże arcybiskupie Stanisławie, wielki przyjacielu naszej podlaskiej pielgrzymki. Zanim dochodziliśmy do domu matki na Jasnej Górze, Ty wyprzedzałeś i witałeś nas na wzgórzu Mirowskim, i to każdego roku tyle lat. A gdy przybywałeś, to pozdrawiałeś nas pięknie, tak, że to mobilizowało nas, ale zarazem aż zawstydzało, bo zwracałeś się do nas bardzo często: umiłowani pielgrzymi świętej podlaskiej ziemi, ziemi męczenników. A my wiedzieliśmy, że my wcale tacy święci nie byliśmy, że nam wiele potrzeba. Ale ksiądz arcybiskup także nas formował, żebyśmy do świętości dochodzili, i tak powiedział w 1988 roku na wzgórzu Mirowskim. Stoimy już tutaj, na tym niedużym wzgórzu, a przed nami Jasna Góra. I za chwilę, bo już jutro będziecie tam przy Matce, ale żeby tam iść i spotkać się z Matką, żeby przeżyć te najważniejsze spotkania, to zobaczcie, trzeba wam tak, jak narodowi wybranemu, on przeszedł przez Jordan, a tu wy przyjdziecie obok Warty, oczyścić się, nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz, bo idziemy do domu naszej kochanej Matki. A tam największy skarb, i to nie
te precjoza, które są w skarcach, ale to przecież Matka Boża. A drugim skarbem to jest wiara pielgrzymów. Niech wasza wiara powiększa ten skarb. I jeszcze za jedno dziękuję, księże arcybiskupie, gdy później, 3 lata później, wędrowaliśmy przed Światowymi Dniami Młodzieży, gdy przybyłeś znowu tam, na Wzgórze Mirowskie, to nasz przewodnik pielgrzymki na koniec mszy świętej pytał ciebie aż 3 razy. Księże arcybiskupie, czy będziemy mogli wejść jutro i oddać pokłon Matce Bożej do kaplicy, bo już wiedzieliśmy, że wszystko jest zamknięte, bo przecież i Ojciec Święty przebywał. Pielgrzym ma iść. Pielgrzym ma być w drodze. I to tylko powtarzał. A gdy doszliśmy później przed wały jasnogórskie, za chwilę przeszliśmy do kaplicy i mogliśmy jeszcze się pokłonić Matce Bożej. Księże biskupie, w naszym pielgrzymowaniu będziemy pamiętali o Tobie zawsze. Ty zakończyłeś pielgrzymkę. Niech Maryja, nasza dobra Matka, pozwoli Ci tam świętować już w niebie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Za chwilę zostaną odprawione obrzędy ostatniego pożegnania. Po ich zakończeniu jedynie wyznaczeni wcześniej celebransi udadzą się w procesji do krypty biskupów częstochowskich, aby tam dokonać obrzędu złożenia do grobu ciała księdza arcybiskupa. Bardzo ważne, abyśmy my wszyscy pozostali w tym czasie na swoich miejscach. Proszę delegacje ze sztandarami, aby w miarę możliwości zrobiły miejsce na kondukt pogrzebowy. Zejście do krypty biskupów będzie możliwe dzisiaj dopiero w godzinach wieczornych. Powstańmy, rozpoczynają się uroczystości, obrzędy ostatniego pożegnania. Nasz brat zasnął w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy go miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby arcybiskup Stanisław, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Chwila modlitwy w ciszy. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boże. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boże. Z obłoków jasnych zejdźcie, aniołowie, z rzeszon zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi. Garnie Chrystus.
Jezus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu od Ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi do nieba, a wieś zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste Boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna żadnej duszy wiecznym odpocznienie, pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie święty. Ksiądz arcybiskup metropolita kropi trumnę wodą święconą. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ksiądz arcybiskup metropolita poznański okadza trzykrotnie trumnę księdza arcybiskupa Stanisława. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Stanisław, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Częstochowski, wszedł do radości swego mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Rusza kondukt pogrzebowy do krypty biskupów częstochowskich. Wszyscy podejmijmy trzykrotny śpiew tej antyfony. Księża archidiecezji częstochowskiej biorą trumnę z ciałem księdza arcybiskupa. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł.
Jak oto trumna z ciałem księdza arcybiskupa Stanisława. Prośmy Boga, aby pobłogosławił grób naszego brata. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek duszom wiernych. Prosimy Cię, pobłogosław ten grób i uwolni od wszelkich grzechów duszę arcybiskupa Stanisława, którego ciało tutaj składamy, aby mógł razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Następuje pokropienie grobu wodą święconą. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią arcybiskupa Stanisława. Odpowiedzmy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona ich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie.
Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę, arcybiskupa Stanisława. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Uroczyste błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Ksiądz arcybiskup kropi trumnę wodą święconą. Złożymy ciało naszego brata. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Ksiądz arcybiskup rzuca na trumnę grudkę ziemi. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Salve Regina Mater Misericordiae, podejmijmy śpiew. Witaj Królowo. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza wita. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie. Podejmiemy przewidziany w tym miejscu w ceremoniale kantyk Symeona. Światło na oświecenie pogan. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju.
Światło na oświecenie Boga i chwałę ludu Twego Izraela. Teraz, o Panie, według Twego słowa uwalniasz sługę swego w pokoju. Thank you.
powiadomionych wcześniej gościów na obiad do wyższego seminarium duchownego ze świętej Barbary 41.